I dzień dobry, witam wszystkich. Zagrajmy dalej w Gothic 1. W poprzednim odcinku nakupiliśmy wytrychów. Pozdobywaliśmy trochę punktów doświadczenia, trzebiąc lokalną faunę. Mamy teraz poziom 8. Do następnego poziomu potrzebne jest 2700 niecałe. Będzie dobrze. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj byli jeszcze wilcy, więc pójdziemy sobie w kierunku nowego obozu, ale właśnie taką drogą, która pozwala na dalsze trzebienie lokalnej fauny. Na zabijanie nikomu winnych zwierząt. Latające muchy muszą zginąć. A pamiętam, jak się grało pierwszy raz tą grę, to wejście na ten poziom, który można było pokonać już krwiopijce, było nie lada osiągnięciem. Czuło się to, że to jest osiągnięcie. No okej, jest jakiś obóz, w którym stał samotny wilk, to dziwne, są skrzynie. Lewo? Nie. Prawo? Prawo, tak. Lewo? Lewo, nie. Prawo, prawo, lewo, prawo. No i z 15 wytrychów nie mam już dwóch. Nie mam już jednego, bo jeden tutaj był. A dużo upieczonej szynki to było. Lewo, prawo, prawo, lewo. Pięknie, miałem szczęście. Oj, wytrychy. No to odkułem się nieco. Ścieżka prowadząca do nowego obozu jest na przykład tutaj. Ja się zastanawiam, czy z niej nie skorzystać, ponieważ idąc tam oczywiście będzie dużo zwierząt do pokonania, ale chyba nie chcesz tak bardzo przedłużać, więc po prostu skoczę tu. Nie mieszkam jeszcze w jaskini pozabijać. To są wszystko stworzenia, które się porespawnowały pomiędzy aktami. Rozpytanie, kto w nowym obozie jeszcze handluje wytrychami, ponieważ tam, jeżeli się napotoczę na taką osobę, to na pewno będę chciał kupić. Ty jesteś łowczym, ale być może kawalorn by handlował. Dobra, piję, nie chcę mi się z nim gadać. Wszystko w porządku? A jednak i tak pogadał, przez drzewo i płot i wszystko w ogóle. Goblin. Myślę, że możemy go pojechać. I goblina bida piszczy, nic nie ma. Idziemy dalej. Zabicie go było nadaremno. Istota wpółrozumna, bo wie już, że trzeba korzystać z narzędzi, tak? Przynajmniej tych do mordowania. Pięknie. Nawet ci przewodnicy z starego obozu nie byli tak silni. Kolejna mucha. Do odwalenia. Za bardzo się wywyższyła. Na chwilę.
Tego zadania, które dostaliśmy tutaj od Mordraga, żeby zbadać, co się dzieje w Bractwie, nie będzie można jeszcze zaliczyć. Niemniej jednak będzie można pozaliczać inne rzeczy, o których nawet, jakby to powiedzieć, nie oczekiwałem, że będzie się dało w sposób to zaliczyć, co właśnie idziemy zaliczyć w tej chwili. Mianowicie, ta lista przerobiona, którą dostarczyliśmy Diegowi, tak? No, za nią można zgarnąć dosyć dużo punktów doświadczenia, tylko trzeba wrócić do Leresa i powiedzieć, że się ją dostarczyło. Tylko tyle, nic więcej. Sprawdźmy, czy to jest w ogóle na liście bieżących misji. No nie jest, nie jest. Więc idziemy do Laresa, prosto do Laresa teraz. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polecieć. Czy ja tu widzę skałę, na którą można wejść? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Widzę, ale tam nie ma nic ciekawego. Że będą kłopoty. Dzień dobry, panie. Witaj. Przekazałem listę Diego. Świetnie. Rozmieściłem paru ludzi na drodze do starej kopalni. Strażnicy Torusa pewnie już gryzą ziemię. Przyczyniliśmy się do zamordowania ludzi. Napadliście już na konwój? A gdzie moja dola? Pogadaj z Gornem. On coś ci da. Znam Gorna, ale on nie należy do waszej bandy. Jest najemnikiem, pracuje dla magów. Zgadza się. To on też maczał w tym palce? Czasem lepiej jest nie wiedzieć za dużo. Idź do niego po swoją nagrodę. Swoją drogą, ciekawy, co oni oczekują, jak już zniszczą tą magiczną barierę. Wyjdą stąd i co, nie trafią z powrotem do więzienia? Tym bardziej, że popełniają tutaj jeszcze dalsze przestępstwa? Amnestia od króla będzie? Czy może król przegra wojnę z orkami? I cała kraina popadnie w dziadostwo. No ale to są wszystko ludzie, którzy są w stanie przetrwać wszędzie, tak? Chcę się nauczyć czegoś nowego. Chcę się nauczyć czegoś nowego. Mamy w tej chwili 28 punktów umiejętności, z czego nie wydam wszystkich, ale wydam dosyć dużo. Raz. Dwa. Trzy. Pokusić się jeszcze jeden. A pokuszę się. Cztery. Zostało mi 8. Mamy teraz siły 38 i możemy teraz wyposażyć się w tą broń. Lepsza broń od tamtej. Mam już dość tej. Pokaż mi co, jak se. Czy ty masz jakieś inne lolki niż te, które paliłem? Nie, wszystkie takie same. Pójdziemy do Gorna, od Gorna dostaniemy swoją dolę. Pytanie, czy teraz mógłbym pokonać na przykład tego krzykacza, który tutaj właśnie, od którego mam niby ten dom wziąć cały. Możemy spróbować zaraz. Najpierw Gorn jednak. Dobra, niech lej. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Jak to możliwe, że wziąłeś udział w jednym z napadów zorganizowanych przez tę bandę? A kto twierdzi, że wziąłem? Skąd mógłbyś wziąć taką ilość towaru, gdybyś nie uczestniczył w napadzie? Naprawdę myślisz, że taką ilość towaru można zabrać po jednym głupim napadzie? To znaczy, że uczestniczysz w nich regularnie? Nawet gdyby tak było, nie mógłbym ci o tym powiedzieć. Li dałby mi zdrowo popalić. Rozumiem. To nie mój problem. Gordo też piękny oportunista. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Niektórzy nigdy się nie nauczyli jego skórze. Tak, to są kumple z bandy, ale gdyby Lee kazał ich wszystkich wybić... Do zobaczenia! ...to pewnie zrobiłby to bez mrugnięcia okiem.
Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Teraz ty, panie. Witaj. O, jak mało, miło się ze mną przywitał. Lepiej się wy nic nie pakować. Nuda. No dokładnie. Ale dużo ma sprzętu, wszystko zabiorę. Zaraz stanie, ale sprawdzę, co podniosłem po nim. Słabszą maczugę. I taki sam łuk. Poczekamy, aż stanie. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Ciągle szukasz guza? Zejdź mi z oczu. Porozmawiamy innym razem. Hej, ty! Spadaj! No już! Masz szczęście. Już miałem wyklepać ci buźkę. Chyba muszę poczekać, aż on stąd pójdzie. Znowu to samo. No, mogę teraz sobie tutaj odpocząć. Co prawda nie było to potrzebne jakoś bardzo, ale mimo wszystko. Idziemy teraz topielca zabić. Zatopić w nim naszą broń. Kurde, nie tak miało być, no dobra. Dopłyniemy jakoś do brzegu. Swoją drogą to nie wiem, czy on pływa szybciej pod wodą, czy na powierzchni. Czy może tak samo. I pałą go. Pałą. Po prostu pałą. Koniec. Jego martwe oczy patrzą się na nas z wyrzutem. A to skoro już zarżnęliśmy zwierzątko, to możemy pójść do gościa na tamie i powiedzieć mu, że nie żyje. Kolejna rzecz. Jesteśmy teraz trochę silniejsi. Być może teraz dałoby się powiedzieć gościowi, który kazał nam nosić wodę, że już nie będziemy tego robić. Ciekawe, co się stanie. Homer. Witaj. Zabiłem bestię. Świetnie, ściągnąłem tu kilku ludzi Ryżowego Księcia, którzy pomogli mi naprawić uszkodzenia. Nareszcie mogę się porządnie wyspać. Ludzie Ryżowego Księcia nie tacy źli. Najpierw chodźmy do knajpy. Jest tutaj dwóch handlarzy właśnie i być może jeden z nich będzie wytrychy sprzedawał. Chcę kupić wytrychy. Nie Mordrak, tylko Cifer. Witaj, przyjacielu. A my Mordrak też sprzedaje. Dobiczego chcę. Chcę w nocy. Mrok północy. Trzy wytrychy, mało, ale jednak. Bryłki masz? Nie masz bryłek. Bo zamiast bryłek mógłbym kupić na przykład mikstury uzdrawiające w takim razie. No i tą broń już mogę sprzedać, nie będzie mi do niczego potrzebna. Kupiłem ją. Nie kupiłem jej, zdobyłem ją przecież na tym nawiedzonym gościu. Zarzewiały miecz. Łuk. To już za dużo, więc musimy coś cofnąć. A za bardzo nie ma co. Cofnijmy łuk. A ile miecz kosztuje?
To wiecie co, zawsze można sprzedać zwłoki zwierząt. O. Mordrak. Witaj. Pokaż. Wybierz. Czy ty masz wytrychy? Masz dwa wytrychy. Dwa wytrychy za 20 i jeszcze kolejne dwa lekarstwa, 5 bryłek rudy. No zobaczmy, czy uda się nam to jakoś sensownie tutaj właśnie sprzedać. Pochodnie też możemy za jeden sprzedawać. O, proszę bardzo. Żądła. Jedno żądło za dużo, więc oddam. Zabiorę, znaczy się. I dwie pochodnie. No i wspaniale, jesteśmy do przodu. Kolejny przypadek. Kolejny przystanek, chciałem powiedzieć, to jest stara kopalnia. Jednak tak jak wcześniej też już mówiłem, zobaczymy, czy uda się tutaj powiedzieć, że nie będziemy już nosić tej cholernej wody. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Tylko nie wiem, czy mnie jego kumple nie zaatakują, więc trzeba. Gadają. Spróbujemy przynajmniej od tej uważać. Strony podejść do niego. Lewus. Hej ty! Przecież kazałem ci roznieść wodę zbieraczom. Nie lubię ludzi, którzy coś obiecują, a potem nie dotrzymują słowa. Zobaczmy. No i po walce. Dobra, dobra. Ryżowy książę biegnie. Spokojnie. Wyruszam sobie na to wraz. I mnie pokonał. Więcej tego nie próbuj. Spróbujemy jeszcze raz. Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. Jeśli myślisz, że ludzie zawsze gadają, kiedy... Hej, przecież... Zobaczmy! Rozruba! No i po walce! No i teraz ryży pan. Rozruba! No i po walce! Wszystkim to kopałem. Dostałem berło ryżowego księcia. Jego wszystkie przedmioty! Tak jest! Wielki sukces. Upiję się przy... Nie pożyjesz dość nagrodę. Długo, żeby zdążyć tego pożałować. I zagryzę grzybami. Jeszcze tego pożałujesz! Czyżby? Witaj, przyjacielu. Pokonałeś mnie w pięknym stylu, stary. Ale walka już skończona. No dobra. A ty? Witaj. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Miałem paskudny dzień i mam ochotę rozładować drzemiącą we mnie złość. Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. Kurde! Chorazę, będzie miał coś do powiedzenia? Witaj! Nie. Dobra, zdobyłem parę rzeczy. Pierścień życia plus 10 do życia mogę go nosić razem z amuletem. To jest w sumie nie dziwne. Zdobyłem berło ryżowego księcia, jest to broń dwuręczna. Niezbyt dobra, ale będzie można ją sprzedać. I broń Lewusa to było żądło krwiopijcy, które też jest słabe dosyć. Także wszystko to będzie na sprzedaż. Tymczasem nasze kroki już teraz definitywnie pójdą w kierunku starej kopalni. I zaczniemy sobie to od następnego odcinka. Do usłyszenia.